Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, a.k.a. Michał. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji Zagrajmy w Sonic Frontiers na konsolę PlayStation 4. Jest to już 11. sesja, tak więc zapomniałem o tym wspomnieć sesję temu, że mieliśmy jubileusz. 10 sesji z Sonica Frontiers plus ta, czyli 11. Bo to jest pierwsza sesja, to jest kolejna sesja, czyli 11. sesja, to jest innymi słowy. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze wytłumaczyłem. A teraz po prostu kontynuujmy dalej przygodę. Nadal jesteśmy na trzeciej wyspie. Wyspa Chaos. Ale myślę, że dzisiaj już spokojnie wyjdziemy z Chaos Island i będziemy mogli ruszyć na czwartą wyspę. Szczerze nie wiem, co to będzie za czwarta wyspa. Wiem tylko tyle, że będziemy mogli to uczynić. Poprzednim razem udało nam się porobić troszkę rzeczy. Zrobiłem cyberprzestrzeń bodajże 3-6. To była ta, którą bardzo nie lubię. Chyba tak, to była 3-6. No, zdecydowanie. Cyberprzestrzeń, która dała mi w tym momencie mocno w kość. Ponadto udało nam się zebrać troszeczkę szmaragdów chaosu. Tak naprawdę nam już tylko dwóch brakuje. Tak więc jeżeli zdobędziemy te dwa, to będziemy mogli już, kurczę, pieczone kończyć. Zresztą poczekajcie, wam pokażę. No, dokładnie dwóch nam brakuje. Dokładnie tak. Fajnie byłoby jeszcze znaleźć tego, starszego Koko, żeby mógł nas tam troszeczkę podkoksić jeszcze bardziej, bo w ogóle też Sonika mamy podkokszonego na maksa, jak zresztą tutaj możecie zobaczyć w tym momencie. Tak, poprzednim razem udało nam się tego dokonać. Sonik został podkokszony na 100%, już nic więcej nie mamy tutaj do roboty. Więc teraz nam tylko jedyne co zostaje to kończyć Chaos Island i lecieć dalej z Koksem. Szkoda mi trochę kończyć Chaos Island, ale no niestety musimy iść dalej z fabułą, nie? Musimy w końcu kiedyś tę grę skończyć, a patrząc na to, że za niedługo seria ta doczeka się 30 odcinka, to wydaje mi się, że prędko to się nie stanie, kiedy my skończymy tę sesję. I jak widzicie, tam mamy już ten cały przerwany most. Dokładnie tam idziemy. Ponieważ fabularnie musimy już iść tam na drugą stronę. Ponadto podejrzewam, że już tam będziemy mieli konfrontację z bossem, który jak go pokonamy, to odblokuje nam dostęp już do czwartej wyspy. No, mamy tutaj hologram Tailsa, oczywiście potrzebujemy zero, ponieważ my tych kluczyków żeśmy sobie tyle nafarmili, że to jest masakra. Tak więc zobaczmy, co Tails będzie chciał nam powiedzieć. Sonic, am I a burden to you? Wow, and how did you come to this well-thought-out concern? Whenever there's a crisis, I'm either running away or standing on the sidelines. You're always rescuing me when all I do is follow you around. Hey, who was it who stopped Eggman from blowing up Station Square, huh? And who broke me out of prison or saved me from the Deadly Six's trap? Then I'm wildly inconsistent. Dude, relax. You've got brains like Eggman, speed like me, and can fly with your butt. It's okay if you still need help sometimes. That's just part of growing up. When did you get to be so insightful? I have my moments. They say the bridge is out. I'm sure we can fix that. I'll have a look around.
Przejdź przez rzekę. Przejdź przez rzekę i użyj elementów sterowania, aby wysunąć most zwodzony. Dotrzyj na drugi brzeg w wyznaczonym czasie. Tak więc, jak przed chwilą mogliście zobaczyć, mieliśmy cutscenkę, w której to Tails zaczął troszeczkę powątpiewać w swój udział w przygodzie z Sonikiem, bo za każdym razem jest tak, że to Sonic musi go ratować i rzadko kiedy zdarza się, że to Tails uratuje Sonika. No niestety, no jak to się mówi, nie jesteś żadną Tails kulą u nogi, jakbyś chciał to sobie nazwać, bo gdybyś był, to Sonic dawno by cię wyrzucił na zbity pysk, no nie? Dawno byłoby tak, że Sonic by go wyrzucił na zbity pysk, jakby był kulą u nogi. Tak więc, Tails, skończ pierdzielić farmazony. I teraz musimy... w odpowiednim czasie jeszcze tutaj ogarnąć. Bo jesteśmy teraz tak naprawdę w powietrzu. Kurde, podobają mi się te sekcje z ten, w powietrzu. Nie żeby coś. Wydaje mi się, że zrobimy ją za pierwszym razem. Tak mi się wydaje. Chociaż jak ja będę naskakiwał na bounce pad, który będzie mi w góry odbijał, no to wtedy może być problem. Ale no, tak to mi się wydaje, że będzie gitara. O, na przykład w ten sposób. Nie, pośpiesz się. No w taki sposób to my nigdy, kurde, tego nie zrobimy, a warto byłoby to jakoś zrobić, no nie? Nie! Nie! Oj, nie uda nam się to teraz. Teraz się nam to nie uda. Za bardzo się, kurde, zablokowałem w tych. Nie! Nie! A byłem blisko! Zauważcie, jak ja blisko byłem! Przecież tu mogła być końcówka. Dobra, chyba będziemy mieli to. Tak jest, mamy to. Ukończono! They say this was the last of the defensive measures. Way to go. Your hero will be thrilled with all your hard work. And I'm proud of you. Don't forget that. I won't. Wydaje mi się, że to był tutaj drobny babol, ponieważ wydaje mi się, że Sonic nie miał na myśli twój bohater, tylko twój mistrz, jak już. Tak więc tutaj wydaje mi się, że Cenega małego babola zrobiła. Zwróciłem tak teraz na to uwagę w sumie, jak się wczytałem w tekst. No ale koniec końców fajnie, że się nam udało, dostaliśmy się na drugą stronę. Jestem ciekaw, jak tutaj właśnie wygląda po drugiej stronie. Mamy tutaj pełno takich przeszkód, w ogóle to jest sekcja 2D, widzę. Teraz warto byłoby zobaczyć, czy mamy jeszcze tutaj jakąś cyberprzestrzeń. Mamy! Tak się składa, że mamy. Fortress. Ja nie chcę z Fortressem walczyć, szczerze powiedziawszy.
O Jezu, teraz ja muszę z nim walczyć. Serio. Dobra, wiecie co ja zrobię? Ja sobie szybko podkokrzę Sonika. Ja sobie podkokrzę Sonika szybko i ja ten... I ja zaraz cięcie zrobię, jak... żeby nie było tej walki z nim, nie? No bo trochę szkoda mi czasu na to, tak prawdę mówiąc. Mam ważniejsze rzeczy do roboty niż kurde walczyć z tym samym gówniakiem, z którym walczyłem wcześniej, tak więc... Pozwólcie, że zrobię to tak. Jak prawdziwy mistrz. No. Lecimy z koksem, proszę państwa. 3-7. Zobaczymy, co tutaj będzie w cyberprzestrzeni 3-7. Na szczęście Fortress sobie spieprzył, więc z nim walczyć nie będziemy musieli. Bo wygląda na to, że jak za każdym razem nas ktoś zauważy jakiś mini-boss, to cyberprzestrzenie są z automatu blokowane. A ja tego nie mam zamiaru robić, bo ja chcę iść dalej z groma, nie. Musiałem jeszcze tu przy okazji trening zrobić. Przepraszam, że ja tak się momentami dzisiaj zacinam, ale po prostu coś jest dzisiaj ewidentnie nie tak ze mną. I to mówię autentycznie szczerze, że coś kurde... Nie wiem, dzisiaj mam taki dzień, gdzie się strasznie jąkam i... Nie mogę złapać, jakby to można powiedzieć, flow. Może za jakiś czas, jak się trochę bardziej wkręcę teraz w komentowanie tej sesji, no to... Może to się zmieni. Muszę w ogóle zobaczyć, czy ja dobrze w dobrą stronę idę, bo ja jestem ciekaw, czy ja te wszystkie czerwone pierścienie zdobędę. No nie, no rzeczywiście, że... Oczywiście, że nie. Nie rzeczywiście, tylko oczywiście, że nie miało być. Tu mamy pierwszy. Dokładnie. I to w ogóle swoją drogą Chemical Plant jest, nie? Szkoda, szkoda, że tutaj bardzo mało jest takich oryginalnych tych poziomów cyberprzestrzeni. Przydałoby się ich o wiele więcej. Tak nie żeby coś. No taka delikatna wada to jest w mojej opinii. Czy ja dobrze słyszę, a niestety nie słyszę dokładnie. Bo mam trochę ściszony telewizor, ale czy ja dobrze słyszę, że w Chemical Plant jest teraz wokal? W sensie w tej nutce. Znaczy, bo wiem, że w poprzednich coś tam było, ale... Ale tutaj to tak, kurde, wydaje mi się, jakby to były jakieś słowa. Mam wrażenie, że ja zapomniałem czerwonego pierścienia jakiegoś. Że to jeszcze się na mnie odbije. Nie, dobra, wszystko jest pod kontrolą. Się okazuje, że jest wszystko gitara. To tylko moje złudzenie dziwne. O! Tam jest! O! Jak się tam dostać wyżej? Nie! Nie to chciałem zrobić. Wiem, że nie będę miał eski, ale przynajmniej będę miał wszystkie pierścienie.
I tak nie będę miał eski, bo nie będę miał wystarczająco czasu i nie będę miał tego. Minuta 40. No to powtarzamy, kurde, ale przynajmniej mamy... Przynajmniej wiemy, gdzie jest ostatni ten... gdzie jest ostatni... Czerwony ring. Tak więc easy. Teraz będzie easy, mówię wam. I tak się nie udało, ponieważ teraz, kurde, miałem za słaby czas. No i 80 ringów muszę mieć, tak więc... Przynajmniej mamy wszystkie red ringi zebrane, więc teraz już mogę na spokojnie, kurde, robić, tak więc... Widzimy się za chwilę. Dobra, udało się. Mamy to. Elegancko. Woo! Za chyba 5. albo 6. razem się udało. Ale nieważne za którym, ważne, że się udało, prawda? Tak mi się też wydaje. Dobra, to zrobimy sobie teraz cięcie. A ja tutaj ogarnę sobie ten trening. Yeah! Ładnie! Klucze do skarbca. Nieźle. Wszystko w porządku, wszystko w porządku. Dobra, więc teraz możemy stąd się wydostać. Mieliśmy co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Jak mam oceniać względem porównania między cyberprzestrzenią 3.6 a 3.7, no to 3.7 była dosyć prosta. Tak szczerze, nie ironicznie, była dosyć prosta. Nie ironicznie mówiąc, naprawdę to było... W porównaniu do 3.6 to była bułka z masłem. A teraz musimy udać się w to miejsce, które mamy zaznaczone na znaczniku, ponieważ tam podejrzewam, że na nas czeka Tails, który otworzy nam przejście lub nie wiem... Będziemy mogli przejść dalej do next stage'a. A raczej do konfrontacji z bossem. O Jezu, to aż tam muszę lecieć? Nie wiem, jak ja mam się dostać tam. Jak ja mam się tam dostać? Ktoś wie coś? Chyba będę musiał w inną stronę polecieć, bo tak to ja nie, tam nie dolecę. Nie ma szans kompletnych na to. On tam czeka, patrzcie, zobaczcie na to. Tutaj czeka, kurde. Ale kurde, dziwnie deszczowo, powiem wam szczerze. Tak kurde, brzydko. I za dużo słowa kurde w jednym zdaniu, masakra. Ja chcę się tylko na drugą stronę dostać, nic więcej. Nie, 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 nie. O, super. O to chodziło. Przynajmniej już się trochę pogoda tak zrobiła. Nie ma już żadnego deszczu, żadnej ciemni, tylko mamy tak teraz wstawiający ranek, można to tak nazwać. Jesteśmy. Tu, gdzie mieliśmy być. Rozmawiamy. Ciekawe, co nam teraz zostało. Tak na dobrą sprawę. Zobaczę, jak to się wszystko nagrywa. Nagrywa się picuś glancuś.
Hey, little bro. Feeling better? Yeah. This whole experience gave me a kind of clarity. When this is all over, I think I need to go it alone for a while. I can't grow into my full potential if I always fall back on you. If that's okay. You're free to go your own way. I guess you just grew up on me a little faster than I expected. Are you saying I outpaced you? Yeah, don't push it. It's gonna take some getting used to, but here's to you reaching new heights, partner. Such a beautiful friendship. A family born of love and not genetics. Everything I want. I wish I'd never seen this. It was so much easier accepting the future when they were simply enemies. Jajajajajajaj. Masakra. Masakra, powiem szczerze. Nie wiem, co tu mogę więcej powiedzieć tak szczerze z tej cutscenki. No bo za tym, że kurde Sonic i Tails się pogodzili, znaleźli znowu wspólny język, to szczerze powiedziawszy nie wiem. Nie wiem, co ja mam o tym sądzić. Bylebyś, dziewczynko, brzydkich rzeczy nie wywinęła. Bo ja widziałem, że to wszystko podsłuchiwałaś. I widziałaś. A teraz, no nie pozostaje nam nic innego, jak chyba wejść do tej groty Nestle. Co nie? Trzeba będzie wejść do tej groty Nestle, kurde. Spenetrować ją, jakkolwiek to brzmi. Been studying this door while you were exploring the island. It sounded like it unlocked from the inside. Great. So, how do we open it? See that switch next to the door? I think it'll react to the cyber energy stored in your body. There's no telling what's on the other side, but I'm betting it's important. Approach it whenever you're ready. I'm always ready. Ale magia! Ej, ja też tak chcę! Fajna magia! Kurde, Sonic to jest magik, bez kitu. Jak on to zrobił? Stanął sobie i kurde otworzył tą grotę, ale nie?
Masakra. On dosłownie stanął sobie i otworzył grotę. Ukończ rozgrywkę w ruinach. Znajomo wyglądające starożytne miejsce. Ukończ rozgrywkę, aby zobaczyć, co się stanie. No dobra. Pinball! Musimy tyle punktów zdobyć? No co wydajecie? Ej, no całkiem fajna, przyjemna ta minigierka z pinballem. Kurde, tyle się napociłem w tych cyberprzestrzeniach, że teraz kurde, przechodzenie takiego pinballu to jest normalnie jak wybawienie, kurcze pieczone. Nie. No zbieraj te ringi, zbieraj. Mnożnik musimy powiększyć. Red ring. Razy 16, o proszę, no to teraz to będą ładne wyniki kręcone tutaj. Jakie macie ogólnie wspomnienia z tym pinballem? Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzach i czy... W sekcji komentarza, nie w komentarzach. Znaczy w komentarzach to brzmiałoby poprawnie, ale jak mówię z sekcji, no to w sekcji komentarza, a nie w komentarzach. W każdym razie, dajcie znać, jakie macie wspomnienia z pinballem. Czy lubicie pinbola, czy nie lubicie pinbola. I czy lubicie w tej grze pinbola, bo wydaje się on całkiem taki spoko, muszę przyznać. Dobra, to w sumie wiecie co, może zrobimy inaczej. Nie chcę wam też was dodatkowo zanudzać, więc po prostu ja sobie teraz się wyciszę. Sobie powbijam te punkty, bo tutaj raczej nic nowego i tak czy siak się nie pokaże. I zobaczymy się, jak zdobędę jakąś tam ilość punktów. Mam nadzieję, że całkiem sporo zdobędę ich. Może za to jakaś trofka wleci? O, zróbmy tak, jeżeli uda mi się do tego czasu jakąś trofkę odblokować, to zobaczycie. I będę mógł się potem pochwalić wam wszystkim, że patrzcie, kurde, udało mi się trofkę zdobyć. Umiecie tak? Nie? No to to już jest wasz problem. Nie. Powiem wam, że mamy mnożnik razy 64. Myślę, że to jest całkiem sporo, a będzie jeszcze więcej. Zaraz zobaczycie dlaczego. Zaraz zobaczycie, jaki mnożnik będzie, jak zdobędziemy tego Red Ringa. Dawaj! Zdobywaj Red Ringa. Ja pierdziele, nie no masakra, myślałem, że się uda, nie no jedziemy dalej z koksem, ja się nie poddam.